Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś update roślinny. Mam Wam trochę do poopowiadania. Mniej więcej w połowie lutego zaczęłam robić porządki wśród moich roślin. Usuwałam jakieś liście, które się pojawiły żółte, a niestety trochę ich w tym sezonie jesienno-zimowym było. Zaczęłam rośliny przycinać, rozsadzać i o tym Wam dzisiaj opowiem. Nie wiem, od czego zacząć. Może od zamiaru kulkasa, który tu stoi z boku i którego w ogóle nie widzicie. Ten zamiar kulkas miał wciornastki, jest obecnie po dwóch opryskach substralem. Regularnie też już od końcówki tamtego roku podlewam go olejkiem nim. No i ma się fajnie. I nawet zaczął ostatnio tutaj wypuszczać nową łodygę. O. Mam nadzieję, że wszystko fajnie widać. On jest bardzo taki bujny, rozłożysty. Nie mieści się niestety w kadrze. Często mnie pytacie, ja bardzo też często odpowiadam i w komentarzach, i mówię w filmach, ale często mnie pytacie o te podpórki, które mam właśnie w moich roślinach. Te duże plaster miodu, te małe, czy te geometryczne, to są podpórki marki Plantastic. Oni mają Instagram, możecie przez Instagram właśnie zamawiać, mają też od niedawna stronę internetową. Dostawię Wam linka, bo zawsze się pojawiają właśnie komentarze, co to za podpórki. I w ogóle zauważyłam tutaj, że z tej drugiej strony też mi tutaj zaczęło coś rosnąć, jakaś nowa łodyga, więc się cieszę. Niestety kilka liści stracił. Dodatkowo też mój syn Filip, ten mniejszy, upatrzył go sobie ostatnio i lubi za niego ciągnąć, więc jak tylko Filip się zbliża do jadalni, to muszę od razu lecieć, sprawdzić, co się dzieje, bo się boję, że jeszcze bardziej może wyłysieć, bo Filip niestety, ale lubi sobie ciągnąć za liście od czasu do czasu. Natomiast cieszę się, że po tej akcji z wciornastkami wygląda całkiem właśnie w porządku. Dwie nowe łodygi się tutaj pojawiają, więc no super, cieszę się. Ostatnio też rozsadzałam moje sansewierie. Jedną w ogóle przelałam, chyba już ponad miesiąc temu, próbowałam ją potem ukorzenić, niestety nie przyjęła się, nic z niej nie zostało. Drugą ostatnio próbowałam też właśnie po przelaniu ratować i może coś z niej będzie. Ja ją rozsadziłam do dwóch różnych właśnie doniczek i tak obserwuję, no w tej jednej doniczce no nie dzieje się za dobrze, więc nie wiem, czy ta roślina mi przeżyje, natomiast ta druga wygląda jeszcze spoko, więc może udaje mi się ją odratować, natomiast tutaj przyniosłam Wam moonshine, z którą też zrobiłam porządek. Ona rosła tak dziwnie, bo jedna część była bardzo mała, bo ona po prostu miała mniej światła, natomiast to, co stoi tutaj obok, to była druga część tej rośliny, która miała zdecydowanie więcej światła, no i pięknie, pięknie urosła i tak sobie pomyślałam, że właśnie to jest dobry moment, żeby ją rozsadzić. Kosz, w którym stoi ta sansewieria większa, to jest kosz, w którym miał być mój fikus, ale ja cały czas coś tam zmieniam, przemieniam, więc teraz stoi właśnie sansewieria w tym koszu. I jak tylko Filip zrozumie, że nie wolno ciągnąć za rośliny, to ona sobie stanie na ziemi. Myślę, że te kosze właśnie fajnie wyglądają, tak wyeksponowane na ziemi, te duże, a te mniejsze na jakichś regałach czy jakichś komodach. Więc tak, więc jedna jest w takim koszu i pójdzie na ziemię, tylko właśnie czekam, aż mój Filip troszkę podrośnie. Z Niko, przyznam szczerze, jakby mały, w ogóle nie było problemu. On też od małego miał kontakt z roślinami, stały w różnych miejscach, między innymi na ziemi, i jakoś Niko bardzo rzadko ciągnęło do tego, żeby właśnie coś tam uczknąć sobie, czy coś pociągnąć. Natomiast Filip to jest zupełnie inne dziecko i on wręcz przeciwnie, on uwielbia ciągnąć za rośliny. Więc go muszę mieć ciągle na oku i ta druga prezentuje się tak. Ona jest w tej samej osłonce, w której była wcześniej, stoi przy moim łóżku w sypialni. O, widzę, że znowu się zakurzyła, że znowu muszę ją niestety, ale trochę odświeżyć skórzu. No, więc rozsadziłam tą sansewierię Moonshine. Co mnie też ostatnio zdziwiło, oglądałam te moje małe rośliny, które też pokazywałam Wam, że w grudniu kupiłam. Tam była Aglaonema, Fitonia i Philodendron Pink Princess. Jak ostatnio ta Aglaonema wypuściła listek, chyba to był ten, albo ten, już nie pamiętam, ale jak ją kupiłam, to właśnie wychodził jej listek i on się pięknie teraz otworzył. Tak okazało się, że tutaj wychodzi kolejny, więc się cieszę, że też ma się u mnie
Dobrze, ja jej po zakupie zmieniłam podłoże. Też mnie ktoś ostatnio pytał, jak to jest u mnie z roślinami, czy po zakupie zmieniam właśnie podłoże, przesadzam do nowej ziemi i odpowiedziałam, że nie zawsze, no bo właśnie, są takie rośliny, na przykład jak kupuję roślinę w IKEA, to zawsze sprawdzam, jakie jest podłoże, ale w większości przypadków, akurat u nas tak jest, nie wiem, czy w każdej IKEA, czy one się różnią między sobą, Niemcy a Polska, natomiast tutaj mam takie doświadczenia z roślinami kupionymi w Niemczech w IKEA, że one mają dobre podłoże, na przykład za chwilę Wam pokażę alokazję, której też nie zmieniłam podłoża, tak samo mam bluszcze cały czas od zakupu w tym samym podłożu, bo nie potrzebują przesadzenia, nie mają jeszcze bardzo dużych korzeni, które by wymagały przesadzenia i też to samo podłoże było fajne. Natomiast jak zamawiam rośliny na Allegro, to czytam, jakie jest podłoże i na przykład ta Agla, ona ma kupiona właśnie na Allegro, już nie pamiętam, czy to było z Coca Flora, czy z Plantino, któryś z tych dwóch sklepów, tam była informacja na aukcji, żeby po prostu tą roślinę przesadzić, więc tak też zrobiłam, ta Agla, ona ma jest w nowym podłożu, no i właśnie wypuszcza kolejny listek, to jest, te dźwięki to oczywiście Filip. Jak żeby inaczej, oni się tam bawią razem z tatą i z Niko w pokoju. No jak już jesteśmy przy tej alokacji, to ostatnio Wam pokazywałam, jak wyłysiała, natomiast mówiłam Wam, że idzie dużo nowych listków. Czekajcie, muszę tu wsadzić lepiej ten lep na ziemiórki, żeby zaraz sobie czegoś tu nie narobić. Natomiast te liście, które ostatnio wychodziły, no to już się pięknie pootwierały. Obecnie ma 4 nowe listki, wychodzą trzy miała, czyli wyszło 5 nowych listków i 2 jeszcze tutaj się muszą otworzyć, więc no, zaczęła szaleć na wiosnę, była łysa, miała tylko te 3 liście, te najdłuższe, które tu widzicie, natomiast tutaj to wszystko jest nowe, tutaj właśnie wypuszczam 2 kolejne, no i liczę, że na tym nie poprzestanie, że dalej będzie fajnie rosnąć. Te stare liście mają niestety takie przebarwienia, natomiast na szczęście cały czas jest tak, jak jest. Ja ją regularnie też zaczęłam zraszać wodą, nie stoi w przeciągu. Jak chcę przewietrzyć pokój, to ją na chwilę zabieram w inne miejsce, żeby właśnie nie narażać jej na przeciąg. No i ma się coraz lepiej. Jeśli chodzi o ziemniaki, bo też chciałam wspomnieć, a mogę za chwilę zapomnieć, więc o tym teraz powiem. Zrobiłam moim roślinom taką komorę. Po prostu podlałam je substralem, wsadziłam do worka na śmieci na 24 godziny. No i zobaczymy, czy się ziemniurki wyniosą, albo przynajmniej, że będzie ich mniej. Dużo z Was mi pod różnymi moimi filmami polecało różne preparaty na ziemniurki, więc jeżeli mogę Was prosić jeszcze raz, to dajcie znać pod tym filmem, bo ja potem mam ciężko, żeby sobie przypomnieć, pod którym odcinkiem ktoś coś polecał, więc może jak to zbierzemy dzisiaj pod tym odcinkiem, to właśnie przeczytam sobie i na pewno będę jeszcze próbować czegoś innego, jeżeli ten substral nie pomoże, bo teoretycznie on nie jest na ziemniurki, ale niby producent mówi, że można, wiecie, spróbować, żeby przynajmniej było ich mniej, więc zobaczymy, jak to będzie. No widzę, że tu teraz zaczęła mi latać jakaś. Powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę irytujące. Natomiast no też nie jest ich jakoś bardzo dużo, więc może coś pomaga, albo olejek nim, albo właśnie ten substral, będę cały czas obserwować. Ktoś mi też ostatnio polecał bros do kontaktu, że podobno się świetnie sprawdza, no nie wiem, jest tyle poleceń, że ja po prostu nie wiem, na co się zdecydować, więc może jak będziecie polecać pod tym filmem i wiele osób poleci ten sam produkt, to może wtedy się właśnie na ten konkretny zdecyduję, to Wam chciałam powiedzieć. Planuję też w końcu, bo już w sumie mamy marzec, planuję wsadzić kaladium w podłoże. Też pisaliście mi właśnie, jak ono zaczęło tak tracić liście. Ja nie wiedziałam, że kaladium ma bulbę i pisaliście mi, żeby się nie przejmować i tak dalej, wsadzić na wiosnę w nowe podłoże. No i mam zamiar tak zrobić. Teraz bulwę schowałam, no i zobaczymy, czy coś z tej bulwy zacznie rosnąć. No i też właśnie zabrałam się za przycinanie
bo dużo roślin miało już takie długie pędy, z którymi warto było coś zrobić i między innymi robiłam porządki z moją monsterą Monkey Mask, ta, która stoi tutaj w pokoju, ta Adansona jeszcze nie jest na tyle długa, żeby ją przycinać, natomiast ta, którą miałam w salonie tak oplecioną o lustro, już była troszeczkę za długa i postanowiłam ją przyciąć i zaczęłam po pierwsze fajnie rosnąć. Widzę, że tutaj się pojawia właśnie coś nowego, natomiast ona też się mi świetnie już ukorzeniła, więc teraz na dniach też będę wsadzać ją już w podłoże, bo ma bardzo długie korzenie, myślę, że już może nawet jest 10 cm. Mam jeszcze jedną fiolkę właśnie z tą monsterą Monkey Mask. Całkiem dużo udało mi się jej przyciąć, więc będę mieć kolejną roślinę. Ukorzeniam też obok mój filodendron. Na razie to tam się nic nie dzieje, więc Wam nie pokazuję, bo nie ma co. I to by było na tyle. Troszkę znowu moje rośliny podrosły, z czego się niesamowicie cieszę. To jest akurat coś, co mi ostatnio bardzo przynosi wielką frajdę. Jak słyszycie te dźwięki w tle, Filip się już niecierpliwie chyba tęskni za mamą, więc to znak, żeby kończyć. Ja się będę z Wami żegnać. Dajcie znać, jak jest u Was wśród Waszych roślin. Polecajcie produkty, preparaty na ziemniurki. Dajcie znać, jakie Wy teraz prace wykonujecie przy swoich roślinach, czy też coś podcinacie, ukorzeniacie, jak to u Was wygląda, jakie są zmiany, czy na plus, czy na minus. Ja się na dzisiaj żegnam. Jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie kciuki do góry i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, pa, pa.